i nie mówiłem tego nigdzie na filmie, ale rozleciał mi się silnik w szlifierce od Dedry. Ja nie wiem ile już mam ją, ze 3 lata? Chyba 3 lata ją gdzieś mam. Także po 3 latach rozleciało się łożysko na silniku. Tu jeszcze są kuleczki. O, wypadły jak silnik wyjąłem. I dwie bieżnie, zewnętrzna i wewnętrzna. Rozleciało się łożysko. Silnik wygląda tak. Rozleciało się to łożysko tu z tyłu. Wiecie, no wszystkie kulki wyleciały. Ale napisałem do Dedry i taka mała adnotacja, no bo trzeba o tym powiedzieć. Napisałem do Dedry, że mi się rozleciał silnik. Zrobiłem im tutaj zdjęcia, że wysłałem im wideo, że to rozkręciłem, że widać, że jest przekoszony silnik. Rozleciane łożysko. Dostałem drugi silnik. Wysłali mi drugi silnik na swój koszt, więc bardzo fajne podejście Dedry do klienta, no. Że dostałem drugi silnik. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego silnika nie rozebrał. Porozbijałem te blaszki, porozginałem, zdjąłem to, wydmuchałem, odmuchałem ten silnik. Dokupiłem drugie łożysko. Założyłem je. On nie chodzi ten silnik tak lekko jak powinien, tak jak nowy, bo nowy jak wziąłem w rękę, to on po prostu płynnie chodzi. Tu pewnie już osiowości jako takiej może nie być, bo ja to zagniatałem sam. Ale wymieniłem to łożysko i jakoś tam furgoli ten silnik, ale podejrzewam, że może długo nie pochodzić. Pewnie do niczego mi się nie przyda, ale musiałem kupić łożysko, wymienić i zobaczyć, czy będzie jeszcze kręcił. Kręci, a czy coś z tego będzie i jak długo on by pochodził, no tego nikt nie wie. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o szlifierkę.